Dzień dobry, szanowni mieszkańcy. Przed nami kolejny wykład w ramach wiosennej edycji Akademii Bemowskiego Seniora. Dzisiaj wysłuchamy doktora habilitowanego Roberta Gawkowskiego. Dzień dobry panie Robercie. Dzień dobry. Wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, historyka sportu. Wykład pod tytułem Balonem na podwój przestworzy. Loty balonem na ziemiach polskich od początku XIX wieku do 1939 roku. Natomiast już za tydzień, 10 marca, zapraszam do obejrzenia na kanale YouTube dziennicy Bemowo wykładu redaktora TVP Sport, komentatora niedawnych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Jacka Korowskiego pod tytułem Czy złoty medal Igrzysk Olimpijskich daje nieśmiertelność? Serdecznie zapraszam i życzę wszystkim dużo zdrowia. Panie Robercie, zapraszam. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, witam... Serdecznie w ten niespokojny, smutny czas. Czasami to trudno jest tak odciąć się od tych wydarzeń, które teraz mają miejsce na Ukrainie, ale spróbujmy. spróbujmy poszybować w przestrzeń gdzieś balonem, w przestrzeń nie tylko w sensie dosłownym, ale także w przenośni, w przestrzeń czasu, gdzieś do XVIII wieku, bo właśnie wtedy zaczyna się ta moja. Opowieść. O wzlotach balonem. Czemu służyła ta era aeronau nautyka polska z tamtego okresu? Drodzy Państwo, ten pierwszy slajd tutaj dałem Augusta Picarda, ani on Polak, a no, ale miał z nami kontakty. Natomiast idaj, mi pasuje ta fryzura, rozczochrana, bo jedną z odpowiedzi będzie, te balony służyły nauce. Idźmy zatem do naszego wykładu, które rzecz jasna, muszę zacząć od wzlotu braci Mongolwie z 1783 roku, a o tym uczymy się w szkole średniej, że takie loty były jako pierwsze w historii loty balonem. Jeśli się przyjrzymy bliżej temu wydarzeniu, to się okaże, że Mniej więcej w połowie września 1783 roku właśnie ci dwaj wymienieni przeze mnie i tutaj pokazywani na tablicy, bracia Mongolwie, wrzucili do kosza koguta, owieczkę i kaczkę, i w ten oto sposób ten balon pierwszy raz w historii na 500 metrów gdzieś tam się wzniósł nad ziemię. A cały ten pokaz był, tak jak widzicie Państwo na ilustracji, w Wersalu przy bytności króla Francji. A więc to już wtedy zdawano sprawę z wymiaru tego eksperymentu. Jakaż była radość, gdy się okazało, że ani kogutowi, ani tej owieczce nic się złego nie stało? Ci pierwsi aeronauci, zwierzęcy wrócili z powrotem na Ziemię. Eksperyment się udał. Miesiąc później, w październiku, doszło znów przez braci Mongolię zrobionego pierwszego eksperymentu z człowiekiem, który no już nie na taką imponującą wysokość 500 metrów, tylko na 26 metrów tym balonem się wzniósł. Takie były te pierwsze osiągnięcia roku 1783 roku w aeronautyce światowej. No, mieliśmy zaraz potem osiągnięcia właśnie tego Francuza Blancharda, który przyjechał nawet do Polski na zaproszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego i Państwo doskonale, doskonale kojarzycie tę epokę. Wszak to właśnie polskie oświecenie, kwintesencja polskiego oświecenia, a zatem różnego rodzaju eksperymenty i ukłony w stronę nauki jak najbardziej mieściły się w polityce ostatniego króla. Polskiego. Popatrzcie Państwo na tą ilustrację. Z prawej strony balon się wznosi, obok jakieś przedziwne skrzydełka to coś w rodzaju takiego steru. Można było wiosłować, czy też może raczej to polskie słowo użyjemy skrzydłować, żeby ten balon gdzieś tam się przemieszczał. Takie pomysły miał Blanchard, a Dla nas jest ważne to, że po raz pierwszy lotu dokonano tu, w Warszawie. W 1789 roku na oczach świty królewskiej też takie wzloty tu w stolicy państwa polskiego miały miejsce na dzisiejszej ulicy Foksal. Wtedy Foksal to jeszcze nie była ulica, to było przedmieście Warszawy. Tam był park i tam było to ulubione pole wzlotów nie tylko. Dla Francuza Blancharda, o którym teraz mówię, ale dla kilku innych aeronautów, którzy zaraz ten pomysł próbowali kopiować. Król był zachwycony tym pierwszym przelotem, stąd kazał tłuc medale na pamiątkę tego sławnego wyczynu. Godzi się wspomnieć, że autor rękopisu znalezionego w Saragoście, Jan Potocki, rok później też uczestniczył w takim Pierwszym polskim przelocie balonowym, a może należałoby Jana Potockiego nazwać pierwszym polskim aeronautą, bo to pierwszy taki udokumentowany wzlot balonem już w 1990 roku. Nawet zapisałem sobie 14 maja, takowy lot miał miejsce. Drodzy Państwo, mówię o tym, co było, jako historyk, no ale też jako historyk muszę wrócić do literatury z tamtego czasu. Czyli przenieśmy się ponad 200 lat temu i proszę, zobaczcie Państwo, z prawej strony znajdujecie broszurę wydaną w 1785 roku, ale napisaną półtora roku wcześniej. A więc właśnie wtedy, kiedy bracia Montgolfier dopiero przygotowywali się do pierwszego historycznego w świecie z lotu balonem. A oto e, szlachcic krajewski napisał Wojciecha Zdarzyńskiego życie i przypadki swoje. E, taka literatura, dzisiaj byśmy powiedzieli science fiction. E, oto właśnie e, rzecz się dzieje gdzieś tam w latach początku, 80 latach, w tej Polsce, e, początków oświecenia tej Polsce ery Stanisława Augusta Poniatowskiego i z dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze wtedy w planie dopiero będącym, będącej uczeni na łamach tej fantastycznej książki polski szlachcic rusza wraz z Kompanem na podróż do księżyca. Właśnie podróż balonem. Drodzy Państwo, skrócę teraz ten opis owego przypadku Wojciecha Zdarzyńskiego. Wszak on się w rzeczywistości nie zdarzył. Powtórzę, to jest tylko taki piękny motyw, fantastyczny. Udała się ta podróż. Polski szlachcic wylądował szczęśliwie na Księżycu. Ciekawą metodę obrano tej podróży w wyobraźni autora. Otóż. Gdzieś astronomowie wyliczyli, kiedy atmosfera ziemska łączy się z atmosferą Księżyca i wtedy, właśnie, następuje zwrot balonu. Żeby nie wypaść, trzeba było przypiąć się pasami bezpieczeństwa do gondoli, i w ten sposób nasz śmiałek rzekowo wylądował w Księżycu. Więc popatrzcie Państwo, co prawda w fantazji, to my byliśmy pierwsi, którzy podróżowali balonem, no ale i tak to jest dobre. Yy, chociaż i w tej fantazji. A propos fantazji. Przed Państwem widzicie też ilustrację właśnie tego dziedzińca, z którego rzekomo polska wyprawa na księżyc ruszyła dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego z, z cepelinem, takim mocowanym na dziedzińcu. To jest całkowita fantazja to jest taka zagadka w imieniu uczelni, która uczciła w kilka lat temu, 200 lat swojego istnienia. No i w ramach takich różnych zagadek było pytanie, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Oczywiście, to też jest fałsz, taka właśnie zagadka. Uczcijmy zatem tego Michała Dymitra Krajewskiego, autora właśnie tej wymyślonej podróży na księżyc polskiego szlachcica. I wracajmy do już tych stricte historycznych wydarzeń, bo to, co widzimy, to już XIX wiek i niejaki Jordaki Kuparenko. Postać, którą trochę usiłowałem rozgryźć, bo to trochę też i tajemnicza persona, która przewędrowała do nas gdzieś tam z pogranicza rumuńsko-węgierskiego, z Mołdawii, z Bukowiny, przepraszam. Z... Ten właśnie Kuparenko ponoć był synem bojarskim, a więc z bogatej rodziny wywodzący się. No ale po drodze w jego życiu były różnego rodzaju zakręty. Zakochał się w ubogiej cyganeczce, rzucił cały majątek wbrew rodzicom, wraz z cyganką pojechał aż do dalekiej Polski. No i tu w Polsce najpierw przyłączył się ze swoją ukochaną do jakiejś grupy cyrkowej. I tam w ramach takich, takiego artystycznego, nowatorskiego podejścia zaczynał lepić pierwsze balony i po to, żeby zafascynować publikę, żeby pokazać, jak można nad Warszawą się wznosić. I taki jego pokaz balonowy w 1806 roku, no jakżeż wywołał jakieś emocje w Warszawie, tym bardziej, że to mogło być niebezpieczne i było niebezpieczne. Jednym z takich pokazów balon e, zapalił się, Jordaki Kuparenko zleciał gdzieś z tych kilkuset metrów. No ale uwaga, e, tenże balon e, płonąc e, dawał taką czaszę, przez co to był coś w rodzaju e, skok spadochronowy przypominające wydarzenie. Trochę się poturbował, lądując na ziemi gdzieś na krakowskim przedmieściu. Od razu też mówię, że znamy to miejsce lądowania. Miał trochę szczęścia, bo wylądował gdzieś w krzakach, więc um, chyba temu właśnie głównie zawdzięcza swoje życie. Więc były i takie przypadki przed Państwem, właśnie to, co Uniwersytet Warszawski na 200 lat swojego istnienia zrobił. Usiłował odtworzyć ten moment, kiedy Jordaki Kuparenko gdzie z dziedzińca uniwersyteckiego frunie w przestrzeń. Nie do końca się to udało, bo trochę wiatr był za duży. W związku z tym ten, w rzeczywistości ten balon z 2016 roku zaledwie 2-3 metry podniósł się do góry. Zupełnie inaczej ten balon Jordakiego Kuparenki sprzed 200 kilkudziesięciu. To co Państwo macie zresztą na ilustracji, opis tego wzlotu, bodajże z 1808 akurat ta ulotka dotyczy. Jordaki Kuparenko nie tylko wzlatywał, nie tylko był w grupie cyrkowej, ale był też wynalazcą paru rzeczy, które, szczerze powiedziawszy, nie bardzo umiem wy, wy, wytłumaczyć, co oznacza taki wynalazek typu buzon. Nie wiem do czego on służy. Brzmi to jak jakiś instrument, ale trudno mi było do tego dociec. Co wynalazł tak naprawdę Jordaki Kuparenko. Pozwolę sobie jeszcze tutaj zacytować ówczesną prasę polską, opisującą właśnie te pierwsze wzloty Mołdawianina Jordaki Kuparenki. Kuparenki, Kuparenko, Kuparentko, różnie pisano to nazwisko. Uważajcie Państwo, to jest dokładny cytat. Fajerka z węglem do balonu przyczepiona, spowodowała roztopienie się żywicy, która na łeb aeronaucie kroplami gorącymi spadała. Tak sobie myślę, że dzisiejsze Aronauci, jak to czytają, fajerka z węglem, e, no takie to wtedy były czasy, jeśli dodam, że powłoka balonowa w przypadku Jordakiego Kuparenki była zrobiona z, z cyrkowych plakatów, e, nie wszystkie widać, plakaty zostały rozlepione na mieście. W związku z tym z tych e, niepotrzebnych plakatów, właśnie gdzieś tam z pomocą tej żywicy, posklejał je, no i tak, taką oto powłokę e, balonową. Ten pierwszy nasz e, tu w Warszawie w, XX, w XIX wieku baloniarz stworzył i już, jak wiemy, fajerką z węglem podpalał. E, idźmy, drodzy Państwo, dalej, bo e, przesuwamy się pomału w czasie e, i dochodzimy do powstania listopadowego. I tutaj do Polski przybył sam André e, e, Germerin, e, e, który, e, który wraz ze swoją bratanicą postanowił pokazać e, nie tylko loty balonem. E, panna Eliza. E, była zresztą jedną z pionierek skoków spadochronowych, to też jest ciekawostka. I Państwo przyjechawszy do Warszawy, mieli coś w zanadrzu dla rządu polskiego, a przypomnę, powstanie listopadowe trwało. Tym czymś, tą ofertą były loty balonem gdzieś prawie na linii frontu a to po to żeby obserwować wojsko rosyjskie gdzie jakie postępy robi z pewnej odległości żeby kule nie sięgały po powłoki po balonowe negocjacje trwały nasz rząd nie bardzo był skłonny płacić bo to wszystko nie było w czynie społecznym ale za zapłatą te pomysły miały być realizowane skarbiec powstańczej Warszawy był pusty. W związku z tym, e, zanim się dogadano, no to już powstanie dobiegało końca. E, e, państwo e, e, Germerią zostali w Warszawie na rok 1932 i Wtedy właśnie jesienią, a więc już rok po upadku powstania listopadowego, zaryzykowali próbę lotu balonem i skoku tej trzydziestokilkuletniej panny Elizy. Rzecz jasna, w prasie polskiej starannie unikano informacji, po co ta grupa francuzów przyjechała do Polski. Przypomnę po to, żeby zaoferować rządowi powstańczemu swoje usługi. Zostali jednak do 1932 roku, no i wtedy niby, że przybyli do Polski w celach pokazania eksperymentu naukowego, dokonali tej próby lotu balonem, właśnie ta dzielna panna Eliza, um, wzleciała gdzieś tam 500 czy 600 metrów nad ziemię z placu, powiedzmy, że Saskiego, mniej więcej z okolic ogrodu Saskiego i wyskoczyła um, na spadochronie, chcąc przekonać wszystkich do swojego wynalazku. Skok połowicznie się udał. Panna Eliza co prawda, złamała rękę, no ale przeżyła i zachwyciła wszystkim odwagą, ba nawet i naszych nowych okupantów, nawet i Rosjan zachwyciła. Przypomnę, w tajemnicy utrzymywano to, że grupa ta przybyła, żeby pomóc powstańczemu rządowi. No, Takie były początki ich wynalazku, jednak ani rząd rosyjski, ani ten wcześniejszy powstańczy nie zamówił. I ludzie ci wrócili do Warszawy. A tutaj na, na slajdzie Państwo widzicie André Germerin, który zmarł wcześniej. Myślałem o bra, bratanku, wujku pani Elizy Germerin, która przybyła wraz z wujkiem do, do Warszawy. Drodzy Państwo, przejdźmy do innych lotów. Balonowych o te trzydzieści parę lat później. Lot o tyle ciekawy, że po raz pierwszy zrobiono zdjęcie. I to co widzicie to jest przelot w okolicach od Tatru Wielkiego, tam dokonano tego wzlotu gdzieś na wysokość 30 czy 50 metrów i balon pomału, gdzieś w stronę Pragi przemieszczał się. A jednym z, ze śmiałków, którzy tam frunęli w tym balonie, był właśnie Konrad Brandl, nasz jeden z pionierów fotografii w Warszawie. A z pewnością był pionierem, jeśli chodzi o fotografię z, z lotu ptaka. Tam z tego kosza balonowego. O ile się nie mylę, um, zrobił trzy fotografie, które zostały upublicznione zaraz po tym locie. E, z, trzecia fotografia, ja poszukiwałem jej, nie znalazłem jej w żadnych zasobach. Mianowicie z miejsca lądowania, gdzieś w okolicach Marek. Warszawskich Marek czy podwarszawskich Marek. No, byłoby to jedno z pierwszych zdjęć tej ówczesnej wsi, dziś podwarszawskiej miejscowości, no ale niestety nie znalazłem tego, tej fotografii. No, niemniej cenne jest właśnie to, co Państwo widzicie przed oczami. Przejdźmy do następnej fotografii. O, właśnie, bo tu już po tym pokazie Konrad Brandl. Postanowił w swoim studiu, w swoim atelier fotograficznym zrobić taki właśnie, taki kosz balonowy. To zdjęcie jest, to, to jest inscenizacja, tam u niego w studiu, już po faktycznym przelocie balonem. A zatem kosz balonowy podwieszono pod sufitem. No, jeszcze nie było takich możliwości zrobienia obróbki zdjęcia w Photoshopie na przykład, tylko naprawdę kosz podwieszono pod sufitem. No i dwóch śmiałków tam wrzucono. Widzicie, w tym w cylindrze z ogromnym przyrządem, zwanym aparatem fotograficznym na piersiach samego autora no, oraz pilota, który gdzieś tam, w dół rzekomo podróżującej gondoli, spoglądał się. A zatem te pierwsze nasze warszawskie zdjęcia z lotu balonem, no, przechodzimy o kolejne 10 lat o kolejną dekadę. Znów jesteśmy w okolicach uniwersytetu dzisiejszego. No już wtedy Uniwersytet Warszawski działał. Tyle, że nazywał się Cesarskim Imperatorskim Uniwersytetem Warszawskim, gdzie mówiono i pisano po rosyjsku, gdzie rektorem był Rosjanin i gdzie znaczna część kadry to już Rosjanie. Zgodzono się na wielkie wydarzenie przed ówczesnym pałacem Kazimierzowskim. Wydział matematyczno-fizyczny sprosił gości, ponoć prawie 40 tysięcy warszawiaków przyszło pod pałac Kazimierzowski, po to, żeby zobaczyć ten przelot balonem. Wiemy, że czterech śmiałków, pakowało się do tego kosza, że wśród różnych przyrządów naukowych, bo tam w powietrzu mieli dokonać różnego rodzaju prób, a to pomiar prędkości powietrza, a to temperaturę, no tego typu rzeczy. Ale uważajcie Państwo, dokładna lektura gazet warszawskich mówi, że też była buteleczka wina i cztery kieliszki. I jak już się wznieśli pod te niebiosa, pewno około tysiąca metrów, nie sądzę, żeby więcej, wówczas otworzyli to wino. I z tej góry spoglądali na Warszawę, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, bo dolecieli nasi śmiałkowie aż na wysokość Małkinni. I tam ten balon miał, no co tu dużo mówić bardzo ostre lądowanie. Ciekawe jest to, jak reagowało społeczeństwo na taki wzlot balonem? No, to jest prosta odpowiedź. Wszyscy byli ciekawi. To na tym zdjęciu Państwo widzicie, jakież to ogromne zainteresowanie wywołało. A jakie zainteresowanie wywołało lądowanie tegoż balonu tam, gdzieś w tej wsi pod Małkinią? Otóż miejscowie chłopi. Nakazali schować się wszystkim do piwnicy, brali widły, cepy i ruszyli, bo jakież to dziwo lądowało u nich na polu. No i gdyby nie interwencja żandarmów rosyjskich, to może by i doszło do jakiegoś linczu. A ci Wcześniej zostali uprzedzeni, że taka możliwość istniała, więc bardziej obeznani uratowali tych naszych aeronautów. I ci w glorii i chwale wrócili następnego dnia do Warszawy. No, gazety rozpisywały się o ich wyczynie baloniarskim który właśnie został przez samego Konrada Brandla uwieczniony. A więc wychodzi na to, że ten pierwszy fotograf to chyba jakiś specjalista od fotografowania tych wyczynów baloniarskich i teraz przechodzimy do czasów I wojny światowej. No ale nad naszym warszawskim niebem to głównie sterowce najwyżej fruwały albo nawet i samoloty, aeroplany pierwsze. Zresztą dochodziło do bombardowań Warszawy nawet jak w październiku 1914 roku, no ale przecież nasze spotkanie miało być miłe, sympatyczne, a nie ze śladami wojny, no i przede wszystkim o balonach, a nie o tych pierwszych aeroplanach, czy też sterowcach. Tu tylko taka fotografia, żeby zrozumieć, co przeżywano, kiedy takie właśnie sterowce pierwsze się pojawiły. Na niebie różnego rodzaju dyskusja, czy czasem balony są jeszcze potrzebne do czegoś, bo przecież aeroplan daleko szybciej pokonuje przestrzeń, jest dużo bardziej zwrotny Chyba też bardziej bezpieczny, bo ciągle jeszcze też zdarzały się jakieś wypadki pierwszym aeronautom. No i drodzy Państwo, zaczęły zrozumieć zaczęliśmy, że oto taka podróż balonem, a może nie podróż, może w tym koszu można przenosić na przykład pocztę. No i w ten sposób ta. Poczta lotnicza, balonowa w tym przypadku wydrukowała nawet znaczek bardziej pamiątkowy niż faktyczny, no ale za nadanie listu z Warszawy do Lwowa i przelot tym balonem, no, płaciło się tą złotówkę. No dodajmy, że wcale niekoniecznie. Ten środek transportu był najszybszy, bo przecież kolej w 6 godzin mniej więcej jechało się wtedy do Lwowa, więc podejrzewam, że dużo szybciej trzeba było też tutaj w przypadku balonów. Brać pod uwagę kaprysy pogody. No i też w pewną porę roku, tylko gdzieś od późnego maja, najlepiej czerwca, aż do początku września. To był ten sezon, gdzie sam balonem można było w miarę bezpiecznie się znosić, a i to czasami trzeba było się liczyć z różnymi kaprysami pogodowymi. O, właśnie. I tutaj wracamy do Augusta Picarda. Ja Państwu już mówiłem, anonsowałem tego człowieka przy okazji tej pierwszej planszy tytułowej, prawda, gdzie byłem urzeczony tą jego fryzurą, taką stricte naukową. francuza, Szwajca, Szwajcara francuskiego pochodzenia, może tak powinienem powiedzieć, który... Tu taka, taka drobna, może nawet złośliwość, człowiek, który uwielbiał skrajności. A co mam na myśli? To, że wznosił się balonem jak najwyżej, obserwując, co się dzieje już nie tysiąc metrów nad poziomem morza, bo to już dawno osiągnęliśmy, tą wysokość, tylko gdzieś może 8 tysięcy, może 10 tysięcy, o, wtedy już trzeba było używać, rzecz jasna, specjalnej maski chroniącej przed promieniowaniem ale August Picard zauroczył ludzi też i tym że uwielbiał poznawać głębiny i w kapsule w jakimś batyskafie nurkował na parę tysięcy metrów pod poziomem morza a zatem stąd to moje moja uwaga o różnych skrajnościach tego człowieka chciał jak najgłębiej sięgnąć i jak najwyżej, a może to leży w duszy każdego naukowca na pewno w jego Duszy. Mieliśmy też i polskie przykłady zauroczenia lotnictwem, ale nie samolotami, tylko jakieś inne sposoby latania. No i tutaj mamy człowieka, który w warsztatach legionowskich, w zakładach legionowskich, które zajmowały się aeronautyką w latach dwudziestych, miał swoje pomysły na latanie. Na, naukowiec Józef Rojek, tak chyba go trzeba nazwać, wynalazca, może wynalazca, który w 1931 roku wyprodukował własnym sumptem i sam próbował lotu właśnie tym mięśniolotem tak nazwał te skrzydła, które Państwo widzicie na fotografii nawet je ościół skrzydła Leonarda. Nie ukrywał, że był zafascynowany Leonardem da Vinci i jego pomysłami rodem z XVI wieku, jak wznosić się gdzieś tam do nieba. Takie były pomysły. No i teraz idziemy, drodzy Państwo, do tego pytania, które zadałem na początku o wykorzystanie balonów już na początku XX wieku, już w II Rzeczpospolitej. Jednym z przykładów takiego wykorzystania to były cele naukowe, a nawet więcej, cele astrono potrzebne dla astronomii. Dlatego widzicie Państwo na e, dachu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego Jana Gadomskiego, astronoma polskiego, e, ale też Taternika. E, to ważna uwaga, dlatego że. Właśnie jemu zaproponowano lot balonem, oczywiście w odpowiednim umundurowaniu i masce tlenowej na wysokość gdzieś 8-10 tysięcy metrów. No to już było sporo i Gadomski był człowiekiem który był odporny na wysokie ciśnienie, bowiem nie tylko w Tatrach, ale gdzieś w dużo wyższych górach i Alpach, um, też chodził i był przyzwyczajony do takich um, wysokości 3 czy 4 tysiące metrów nad poziomem morza. W związku z tym uważano, że to będzie odgrywało rolę podczas jego Podróży balonem. Rzecz jasna, dostał też do pomocy pilota, aeronautę, który obsługiwał ten, ten balon i dbał o bezpieczeństwo tych dwóch śmiałków, którzy poszybowali. Gdzieś tam w połowie lat 30. zaczęły się takie, może nawet trochę wcześniej, takie loty balonem, właśnie na wysokość iluś tysięcy metrów, siedmiu, ośmiu, może nawet dziesięciu tysięcy metrów. Pomysł polegał na tym, że właśnie z tej wysokości będziemy obserwować gwiazdy. Zastanawiano się wcześniej, czy budować obserwatorium astronomiczne na wysokości 2000-2000 no metrów w przypadku Polski i stamtąd obserwować gwiazdy, czy też po prostu wznosić się balonem na nawet dużo większą wysokość i z tego kosza balonowego robić obserwacje. Pomysł jednak nie przyjął się, dlatego że to nam może, tym ludziom z, z ziemi się wydaje, że balon nieruchomo powoli wznosi się do góry. W rzeczywistości to jednak rusza się cały ten balon podmuchy wiatru potrafią go gnać dość szybko, a poza tym do góry i w dół, bezustanne zmiana jego wysokości. To powoduje, że teleskop rusza się i obserwacja nieba nie jest tak dokładna. Stąd właśnie pomysł budowania obserwatoriów astronomicznych na Kasprowym Wierchu i mniej więcej w tym samym czasie w Karpatach Wschodnich na pop i wanie. W końcu Uniwersytet Warszawski za pieniądze Ligi Obrony Przeciwpojecznej i Przeciwgazowej wybudował sobie takie potężne obserwatorium czterokondygnacyjne na ponad 2000 metrów w Karpatach Wschodnich. No, ta, to, ta część nie należy już do Polski. I właśnie tam Jan Gadomski był jednym z tych, który pomagał. Budować to obserwatorium. Oczywiście nie jako budowniczy, tylko jako astronom doradzał, jakie warunki powinny spełnić tamtejsze obserwatorium. Warto pamiętać, że to była taka alternatywa dla tych budowanych obserwatoriów astronomicznych, astronomicznych na poziomie około 2000 metrów. Idźmy, a właśnie, to już mam dla Państwa. Film, który pokaże niestety musimy chyba obyć się smakiem. Jeszcze raz spróbujemy wejść na ten film. Wybaczcie Państwo, że to chwileczkę trwa, ale warto. To jest kronika filmowa z połowy lat 30. Pokazać może nam to, w jaki sposób próbowaliśmy tu, w centrum Warszawy, takie loty robić. Loty trochę służące wykonaniu pomiarów, ale też i trochę, też tak, żeby pokazać siłę państwa polskiego, właśnie z tej pozycji, z tymi. Może już spróbujmy. O, chyba w kule Przemu idziemy. No niestety. I teraz w środek. Przepraszam z złośliwość rzeczy martwych. No trudno. Chyba obejdziemy się smakiem, tak jak powiedziałem i przejdziemy do y, y, następnego następnego slajdu <laughs> o o dziękuję bardzo za pomoc To jednak pokaz się udał z pewnym opóźnieniem. No i przechodzimy do tej sfery sportowej, bo mówiliśmy, jakie miało, jakie były pomysły naszych uczonych. Zresztą tym zamkniemy też to nasze spotkanie, ale pomówmy sobie o takiej ambicji naszej narodowej o pokazaniu, jakie sukcesy mogą odnieść sukcesy. Myślę tutaj o sportowych sukcesach, nasi, nasi baloniarze. Puchar imienia pułkownika Aleksandra Wańkowicza coroczny się odbywał i to było głównie dla baloniarzy naszych polskich, no ale już Puchar Gordona Beneta, ten, który był rozgrywany od 1906 roku. Okazało się, że Polacy w latach 30. są wybitnymi specjalistami w dziedzinie takiej aeronautyki no i w 1933 roku w Chicago, którymś tam pucharze Gordona Beneta, okazało się, że nasi lotnicy Franciszek Chynek i Zbigniew Burzyński zdobyli to trofeum. Trofeum wielkie i w przenośni i dosłownie, bo puchar był chyba takich ogromnych rozmiarów. Więc musimy sobie wyobrazić, że jaka była jego fizycznie waga. Natomiast naj, najcenniejsze było to, jaką sławą polscy lotnicy się okryli. No i przede wszystkim to, że następny, następne zawody Pucharu Gordona Beneta miały się odbyć w Warszawie. Tak wychodziło z regulaminu Pucharu Gordona Beneta, że zwycięzcy w nagrodę otrzymują to, że w następnych zawodach to ich miasto, ich stolica będzie gościć wszystkich aeronautów. No i jakaż była radość, kiedy się okazało właśnie, że ci nasi lotnicy zwyciężyli i faktycznie następnego roku Puchar Gordona Beneta odbywał się w Warszawie, a tu Faworytem jesteśmy my, no i kolejne zwycięstwo naszych aeronautów, Włodzimierz Pomaski i Franciszek Chynek, który tutaj zresztą jest na ilustracji kolejny raz, drugi raz wygrać w 1935 roku i znów trzeci raz triumfujemy w pucharze Gordona Beneta, znów zwycięstwo naszej załogi. No, tutaj właśnie tutaj mam dla Państwa Wersja węgierska polskiej agencji telegraficznej, czyli kroniki Pata i na Bielocra. Start na polu pokotowskim do kolejnego paru Gordona Peneta w Warszawie. W nagrodę za te kolejne zwycięstwo. Baron Hilderbrand to nazwisko wielkiego aeronauty niemieckiego. Nie był faszystą. Jako pierwszym przyjaciół. Ciekawe, jeszcze żył obok tarek lampówka, i klamówka Ligi Obrony Przeciwgazowej przeciw Instytucji bardzo często finansującej tego typu rzeczy, które mogły przecież przydać się mm. dla obrony Rzeczypospolitej, a przynajmniej do rozsławiania Rzeczypospolitej. Powtórzę jeszcze raz, to ważne, że osiągnięcia naszych aeronautów dawały nam ogromną satysfakcję. Nam, Polakom I na pierwszych stronach gazet pisano o e, ich dokonaniach. Czasami e, te dokonania były, powiedziałbym, e, bardzo ryzykowne, bo oto w 1935 roku, 1936 e, roku, przepraszam, nasz balon startujący w pucharze Gordon benneta tu z Warszawy pofrunął hen, hen wysoko i na wschodnią stronę został zawiany i trzeba było przekraczać granicę, polsko-radziecką. W tamtych czasach to była granica w zasadzie nieprzekraczalna. Dlatego dramatyczne telegramy, telefony do, Rosji, do państwa radzieckiego. No i tam w ostatniej chwili radzieccy pogranicznicy zgodzili się, żeby grupa dwóch naszych lotników, to jest aeronauta Stanisław Bręk i Antoni Janusz frunęli dalej. Ten balon gdzieś tam pognało aż pod Morze Białe. Wylądowali w Tajdze, nie bardzo wiedzieli gdzie się znajdują. No, przygody, jakie przeżyli, zostały niedawno opisane przez, przez Warszawską Kartę. Polecam gorąco tą lekturę. Zobaczycie Państwo, jak państwo radzieckie w tamtych czasach, w 1936 roku, przyjęły polskich lotników. Zajęli drugie miejsce, a to oznaczało, że następny puchar Gordon Beneta już nie w Warszawie będzie się rozgrywał, chociaż nasi znów byli w samym czupie. Wracamy do nauki. Jakie loty balonowe, jaki miały wymiar w nauce polskiej? Oto bowiem w 1937 roku zaczęto przygotowywać się do, jakżeż wielkiego wyczynu, lot do stratosfery. To oznaczało pobicie wszelkich rekordów, wszelkich rek światowych rekordów. Może nawet lot do 30 tysięcy metrów nad poziomem morza, 30 km nad ziemią. No taki lot wymagał już nie lada umiejętności, no i przede wszystkim budowy odpowiedniej kapsuły. To już nie, nie, nie aparat tlenowy, tylko no, aparat, który chroniłby przed promieniowaniem. To taką kapsułę zlecono. Odpowiednim firmom przy współpracy głównych ośrodków akademickich w Warszawie, a więc przede wszystkim Politechniki Warszawskiej, ale także Uniwersytetu Warszawskiego, nawet i SGGW wydelegowało naukowca, który będzie badał bakterie tam gdzieś hen, hen wysoko, jakie są w tym świecie. No i wytypowano Konstantego Jotkę Markiewicza, docenta fizyki z Uniwersytetu Warszawskiego znów. To nie przypadek, że jego właśnie, dlatego że człowiek był jak kozica, najlepiej czuł się gdzieś tam kilka tysięcy metrów nad poziomem. Może był taternikiem, albo al, już coś więcej, alpinistą. No i właśnie osławił się zdobyciem gdzieś tam w Patagonii, gdzieś tam w Argentynie tych najwyższych szczytów w polskiej wyprawie Himalaistów, więc właśnie ktoś, kto zahartowany był na takich wysokościach, no oprócz tego siedział w kapsule i no, mógł spełnić to te zadanie. No i zaczęła się budowa, ochrzczono ten pojazd kosmiczny, już śmiało możemy tak powiedzieć, bo 30 tysięcy metrów, no to już pomału zaczyna się kosmos. Gwiazda Polski, tak się miał ten ogromny balon nazywać, Ogromny, kilkadziesiąt metrów, mający jak Państwo widzicie, żeby wyciągnąć go z warsztatów balonowych w Legionowie, to trzeba było tam, ileś tam pracownic. Specjalna drużyna junaków wiozła go na, do, w Tatry, bo za, zaplanowano start owej gwiazdy Polski w której w środku będzie, będzie dwóch aeronautów, m.in. z J. Narkiewiczem, którego przed chwilą widzieliście, startu tej kapsuły i tego ogromnego balonu z Doliny Hochołowskiej. No i zaczęły się te wielkie przygotowania do startu, o którym pisała cała Polska. Miał się odbyć na początku października 1938 roku. Przygotowania trwały. to właśnie ta kapsuła już zrobiona. Z drugiej strony był specjalny włas. Kapsuła musiała być po pierwsze lekka, po drugie jednak nieprzypuszczająca promieniowania kosmicznego. A przed, na państwa fotografii także ci Junacy, którzy byli odpowiedzialni za transport. I tego przeogromnego, 60 bodajże, czy, czy nawet więcej, metrowego balonu i tychże junaków, którzy przewożyli kapsułę. Właśnie, w momencie, kiedy zajechano do Doliny Chochołowskiej, to widzicie Państwo dmuchanie tego ogromnego balonu i przygotowanie do startu. Tu jeszcze... Jedna rzecz, bo i taka uwaga z, z, z lewej strony tego slajdu, zresztą z prawej też Państwo dobrze widzicie, może nawet jeszcze lepiej, właśnie ten, ten przedziwny, podłużny balon, który miał wznosić ową kapsułę. Ale tu skoncentruję się na takim przemyśle pamiątkarskim, bo start balonu w Dolinie Hochołowskiej spowodował, że Górale zaczęli produkcję, nie, sprzedaż nie tylko znaczków pocztowych czy pocztówek z pieczątką, czy też z grafiką tej, tej gwiazdy Polski, która za chwilę miała rozsławić nasz kraj, ale zaczęły się też produkcje Ciupagi z napisem Gwiazda Polski, Misio. Niedźwiedź Skrupówek sprzedawał takie kartki i, i, i znaczki pocztowe i ciupagi, no i to wszystko wpłynęło na lepszą sprzedaż, no i na zarobek naszych gurali Tyle tylko, że no właśnie, zaraz o tym starcie opowiem, a na razie jeszcze popatrzcie Państwo z jaką dumą informowaliśmy, że wszystko do startu jest już gotowe. Przed Państwem Polska Kronika Filmowa Podajemy reportaż z założenia ostatniego szwu w powłoce polskiego balonu stratosferycznego wykonanej w polskich zakładach balonowych pod Warszawą. Po podklejeniu brzegów idealnie cienkiej myli jedwabnej nasyconej gumą następuje szycie szwu oraz końcowe zaklejenie go zwieszku paskiem tej samej nieprzepuszczalnej dla gazu materii. W specjalnej hali fabrycznej ukończoną została gondola balonów, której uczeni nasi po osiągnięciu zawrotnej wysokości lotu dokonać mają obserwacji i pomiarów naukowych. Kantleża ...Hitlera do Norymbergi na doroczny zjazd partii narodowo-socjalistycznej to tyle, właśnie ten fragment, trzeci fragment filmowy z Polskiej Kroniki Filmowej, pokazujący jaka była atmosfera przed startem. No i mieliśmy pecha, drodzy Państwo, bo balon był gotowy, już właściwie w większości napompowany. Napompowanie takiego balonu to ciężka sprawa, zwłaszcza, że musimy sobie zdać sprawę, że to ciągle był gaz, który jednak był wybuchowy. Obniżono jego możliwości wybuchu, ale jednak ciągle byle iskra spowodowałaby wybuch. No i wszystko się udawało, wszystko było zapięte na ostatni guzik. Tak jak się śmiałem, ciupagi były już na na zrobione i w tym sprzedawano bilety na wejście do, na, na, na tą halę pod Tatrzańską. Żeby obserwować start balonu. I wtedy zerwał się wiatr halny. Po kilku godzinach zrozumiano, że trzeba było szybko spuścić powietrze w czasie tego manewru, jednak zdarzył się jakiś samozapłon i częściowo powłoka balonu została zniszczona. Częściowo powtórzę. Pilotom tej dwójce nic się nie stało. Wyszli z kapsuły, start odwołano. No i po przewiezieniu z balonu uszkodzonego z powrotem do legionowa okazało się, że straty nie wiem, to jest 10% zdaje się powłoki balonowej uległo uszkodzeniu, że można to odtworzyć. A zatem z powrotem. Zaczęto myśleć o tym locie do stratosfery. Sytuacja się powtarzała, tyle że pewno w ulepszony sposób przyto tą powłokę. Transportowano tymczasem, tym razem już nie w okolice Zakopanego, tylko do podmiejscowości Sianki, tam za Bieszczadami, dzisiaj to jest na terenie Ukrainy, i stamtąd bodajże 10 września 1939 roku miała ta gwiazda Polski wzbić się, poszybować, pobić wszelkie rekordy i rozsławić nasz kraj. Nie muszę dodawać, że do tego nie doszło, że butle z gazem zdołano sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. Podobno wyładowano je w Gdyni gdzieś 30 sierpnia 1939 roku, więc dosłownie kilkanaście godzin przed wybuchem II wojny światowej. Mam taką hipotezę, że te butle doszły, dojechały, zdążyły dojechać tuż przed Warszawą na wysokości Szczęśliwic. Już był zator kolejowy, już nie wszystkie pociągi dojeżdżały do Warszawy, i tam na bocznicy gdzieś odstawiono te wagony z bezcennym gazem, który miał służyć do wypełnienia powłoki balonowej i do pobicia rekordu wzlotu przez tworze gwiazdy polskiej jest takie zdjęcie, które poszukiwałem, żeby państwu pokazać podczas tej prezentacji obrona Warszawy gdzieś na wysokości szczęśliwic przed odolanami i wkopane butle z gazem i taką nieśmiało Nieśmiało postawię hipotezę, że to mogły być te butle z gazem, które miały wypełnić powłokę gwiazdy Polski. Przyglądałem się, pytałem fachowców jest to możliwe, że po prostu nasi obrońcy Warszawy brali z pociągu towarowego wszystko to, co się nadało do obrony. Pomyśleli, że to skoro to jest gaz wybuchowy, może jakiś spawalniczy, to będzie to zaporą przeciwko czołgom. Żaden czołg tamtędy nie pojechał, może się przestraszyli Niemcy. No, w każdym razie jest taka hipoteza, że może to spełniło jakąś rolę, choć nie taką, do którego było sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. Ledzy Państwo, na pamiątkę tej gwiazdy Polski jest i skwer, jest i tablica pamiątkowa. Coraz częściej wspominamy rzecz, która co prawda nie udała się nam Polakom, ale która była pokazaniem do tego, do czego Polacy mogą być zdolni, żeby sławić Polskę i na te 30 kilometrów przestworza pojechać. Co było pewnym, pewną kwintesencją naszych dokonań w dziedzinie aeronautyki. I to nie myślę o dokonaniach z początku XIX wieku, tylko raczej o sukcesach naszych baloniarzy, także tych sukcesach w pucharze Gordona Bennetta. I tyle o jeszcze jakieś prace podstawowe dotyczące gwiazdy Polski a ja tylko wspomniałem o być może roli tych butli z specjalnym gazem które być może służyły do obrony Warszawy dużo łatwiej nam jest stwierdzić co robili ci nasi aronauci, którzy w większości służyli w armii polskiej sam Franciszek Chynek był nawet szefem z bazy lotniczej Łużyce, czyli takiego specjalnego oddziału Armii Krajowej, która miała pozbawiona, co prawda, możliwości operowania samolotami, no ale przecież chciano zdobyć lotnisko Okęcie i wówczas baza Łużyce miałaby przygotowanych ludzi do tego, żeby zdobycznymi samolotami bronić Polski. Do tego nie doszło, to tylko przypominam taką, jaką rolę mieli nasi, ówcześni zdobywcy przestworzy. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli Państwo macie jakieś ewentualne pytania, to służę, jeśli będę umiał odpowiedzieć, że ciasta. Nie ma żadnych pytań, a zatem bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie i życzę przede wszystkim zdrowych najbliższych dni, i żebyśmy się tak nie denerwowali tym, co się dzieje u naszego brata wschodniego. Dziękuję bardzo. Do widzenia.